Rafał Jackiewicz dzisiaj z nami. Witam Rafał serdecznie. Panie wariacie. No, z tobą nie da się na poważnie zrobić wywiadu, więc zróbmy go w końcu dzisiaj na poważnie. Dobrze. Więc poważnie, zacznijmy od Babilona. Dzisiaj fajna gala, bo przed chwilą twój były rywal zwyciężył, Rafał Dudek. No właśnie, żeśmy rozmawiali o walce, o rewanżu za K1 w boksie, to Rafał jest na tak. Z Tomkiem też tam rzuciłem temat, ostatnio z nim rozmawiałem. Także zobaczymy, no jest opcja, ja bardzo chętnie. Dobra, coś mogę powiedzieć. Ale słuchaj, jak byś ocenił jego walkę? Dużo błędów, bo wygrał przed czasem, więc można powiedzieć, że zwycięzców się nie osądza, ale osądźmy go na chwilę. Wiesz co, powiem ci szczerze, jeszcze żadnej walki nie oglądałem całej, bo wszędzie gadam, chodzę tam i tutaj, tam i tam i tutaj. Nie dadzą usiąść nawet spokojnie. I ja nie lubię siedzieć tak, że kurde, wiesz, powiem ci, po prostu nie oglądałem żadnej walki jeszcze. Teraz kawałek obejrzałem, ale teraz obejrzę jedną następną, jak ty przestaniesz zadawać pytania. Nic się nie dzieje, a trzech mistrzów dzisiaj boksu tutaj jest. Mówię, jesteś ty, jest Tomek Adamek, jest Krzysiek Diablowodarczyk. No jest wielu też innych utytułowanych pięściarzy, ale nie na zawodowej karierze. Ale jednak ludzie przychodzą tutaj na wydarzenia. Tak, bo oni przychodzą, żeby się z domu wyrwać od starej. Ty też? Ja nie mam starej, kurwa. I domu. Dalej domu nie mam i starej nie mam. Kto mnie w końcu przygarnie? No około 60 kg, tak ciężko. 60 kg, 2 kg tolerancji. Wysokie progi postawiłeś przed kandydatką i każda, wiesz. O nie, musi być fajna, miła, uprzejma, ładna. Musi umieć gotować. Lubić bzykać. Musi być bardzo cierpliwa, dużo cierpliwości. Przyznaję. I tolerancyjna. Ciężko będzie. Dużo? Ciężko będzie, ale może... I tu. Jednym słowem szukasz ideału. Nie. Już takich jak ja nie mam. Jestem ostatni. Kiedyś Marek Piotrowski określał, jaka kobieta mu imponuje i z jaką chciałby być przez całe życie. Powiedzieli mu: Marek, ale łączniczki z Powstania Warszawskiego już dzisiaj są bardzo wiekowe. Tak, ale powiem ci tak, te stare są też dobre, bo one mają duże emerytury. Trzynastki, czternastki. Niedużo czasu. A właśnie, bo tak widzę, że się politycznie zacząłeś udzielać i tak ja? Szczerze mówię, no jak? Jedziesz autem i tam gdzieś cały czas jakieś wrzucasz psztyczki, plus te dźwięki twoje oczywiście. Bo mnie nawet mnie te szczepionki ten COVID, kurwa. Teraz mnie wkurwia, teraz i nie kazał się szczepić. No i dlatego się nie szczepiłem, no dlatego... I żyjesz. No dobrze, no ale... Przechodzą kolejne tematy, a ty we wszystkich starasz się uczestniczyć. Nie, wiesz co, ja generalnie to nie jest tak. Ja po prostu reaguję na kurwa, na głupoty, na kurwa ma teraz miejsce na świecie i gdzieś tam u nas... A kiedy nie miało? Ale wiesz co, kiedyś nie miałem tak głowy, żeby się tym zajmować, kurwa, żeby to słuchać, w ogóle patrzeć. Kurde, a teraz sobie gdzieś tam jadę, patrzę, słucham. Głowa kurwa wtedy przyjmowała jest uderzenia. Pierdol się. No dobra, ale dobra. Co ci pochłania teraz największą uwagę? Moje zjebane. Ale prowadzisz zajęcia. Serio? Prowadzisz zajęcia. Tak, prowadzę zajęcia, stoję na bramce, teraz na bulwarach Wiślanych. Szerokie bary, zapraszam. Ale to teraz jest tak, że przychodzą i robią zdjęcia u ciebie z sobą w lokalu. Poznają klienci, że to jest ten Rafał Jackiewicz? Tak, tam ludzie poznają, gadamy sobie, wiesz, ja to jak ja tam, wiesz, mnie co nie zapytasz, ja odpowiem, jak łamie tylko w sądzie na milicji, także nie mam problemu. Gadamy sobie tam, wiesz, mam spokój generalnie, ludzie tam poznają, gdzieś tam znają stare historie, gdzieś tam to mam spokój. Generalnie fajnie, bo kiedyś szedłem na imprezę po to, żeby coś się działo, a teraz chcę iść, odwalić robotę, popatrzeć, z ludźmi pogadać i wziąć kasę i iść do domu, także... Dzisiaj jestem na innym etapie życia. Ale to tak jest, że mógłby powstać kolejny rozdział, jakieś książki o tobie. Wiesz co, teraz nie, teraz to lepiej nie spisywać tego, co się dzieje, bo to kurwa, bo to już jest horror teraz. Kontrowersje by były? No trochę tak, ale kurwa, szkoda gadać. Ale to co, polityka cię denerwuje, czy politycy, czy sytuacja, do której politycy też doprowadzili? Nie, generalnie to mam polityków i to wszystko, co się dzieje, ja tylko po prostu reaguję, wiesz, się śmieję albo kurwa jakieś tam wyrażące zdanie. Ja mówię o czym innym, ja mówię o moim życiu, także gdzieś tam osobistym, nie? Tutaj to jest dopiero horror, dlatego lepiej nie spisywać tego, niech to zostanie zapomniane. No wiemy, ono jest w rozsypce, ale kiedyś w końcu wszystkie elementy się złożą z powrotem. Ty kurwa, cieszyłeś mnie. No dobrze, słuchaj, zapytam ciebie, duży sukces polskiego boksu, Łukasz Różański,
zdobywa pas. Teraz jest troszeczkę jeszcze tych starszych mistrzów jakieś tam pragnienia, chociażby Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Tomek Adamek chce toczyć pożegnalną walkę. Jak to w ogóle oceniasz? Powiem ci tak, od września nie mam telewizora, także nie oglądam, nie oceniam. Serio. Ale dzisiaj rozmawiałeś chyba z nimi, czy nie? No nie, no co tam, kurna, oni obite głowy, to z nimi nie idę się dogadać. No jak nie, ja się dogadałem. Tak, jasne, bo ty taka sama obita głowa. No, ja aż tyle na nie... Na cenu się nie możesz dogadać, bo ja normalna, a ty... No właśnie, no może tak z tego wynikać. Jak w ogóle oceniasz te sukcesy? Pchną ten boks gdzieś do przodu? No ale wiesz co, tak naprawdę jedyny sukces, znaczy jedyny, aż jedyny, to jest tak naprawdę tylko Łukasz Różański, bo tak naprawdę ostatnio to chyba... Ale Masternak jest też, mamy na zapleczu Masternak. Ale jeszcze nie ma, no ale jeszcze sukcesu nie ma, także nie ma jeszcze o czym rozmawiać. Słuchaj, a patrząc na to, co tutaj dzisiaj obserwowaliśmy, paru młodych chłopaków, ciekawych, mogłoby z tej mąki, mógłby być chleb. Tak, tutaj powiem ci, no wiesz, że tam tylko tam luknę spojrzę, nie? Ale tak, generalnie jest tak, że po prostu chłopaki, jest ich dużo, jest naprawdę wiele się tych zawodników, tylko oni nie mając wsparcia finansowego, zaplecza, tak jak ja na przykład miałem, kiedy dołączyłem do grupy Knockout Promotion, oni po prostu znikają. No i niestety tak będzie, bo dzisiaj trzeba płacić rachunki, utrzymywać rodziny, dzieci się ma, żony, tak? Kosztowne żony niektóre mają. No i generalnie wiadomo, gdzieś tam ten sport idzie w odstawkę i ludzie idą tam, gdzie są pieniądze. A to nie jest tak, że musi być duża masa zawodników, żeby można było wyłonić kogoś wartościowego? Czy wystarczy, powiedzmy, mała grupa i z niej gdzieś dopieszczać tych zawodników, dofinansować i z tego będą sukcesy? Jakie są lepsze warianty? Wystarczy dopieszczać tych, co zasługują i tych, co na to zapracowali i tych, którzy gdzieś tam mogą w przyszłości przynosić jakieś medale, pasy, sukces osiągać, w takich inwestować. Kiedy ty stoczysz następny pojedynek? Dzisiaj z Rafałem Dudkiem, że się rozmawiali i co, jeśli by była, zgadzała wam się waga, któryś z promotorów chciałby to zrobić i zapłacić, jesteś zainteresowany? Tak, ja już nawet z Rafałem rozmawiałem, Rafał jest na tak. Ja bym chciał zakończyć karierę z kim przegrałem. Tak naprawdę z Rafałem przegrałem w K1, ale z drugiej strony czemu nie, na przykład nie stoczyć walki na przykład w boksie i zakończyć karierę, ja nie mam z tym problemu. Ostatnio też nawet wspominałem, że z Damianem Kiwiorem bym zawalczył. Walkę wziąłem dzień przed walką, także gdzieś tam nie przygotowany ani fizycznie, ani mentalnie. Zresztą ja w ogóle od 5 lat jestem nieprzygotowany fizycznie i mentalnie, ale generalnie chcę stoczyć walkę z kimś, z kim przegrałem kiedyś. Nieważne kto to będzie i tak zakończę karierę. Może z Rafałem Dudkiem? Może. Jeżeli nie, no to z Rafałem bym chciał stoczyć walkę i później zakończyć karierę. Albo za Beka ściągnąć tu. Przyjebać ci. Dziękuję za wywiad. Wszystkiego dobrego.